Dzień dobry. Już niedługo nadejdzie ten jakże oczekiwany przez nas wszystkich moment, czyli Wigilia Bożego Narodzenia. Moment absolutnie magiczny. Od 21 grudnia zaczyna się właśnie ten najbardziej magiczny moment w końcówce roku, związany z licznymi tradycjami, przesądami, obrzędami. I jednym z najważniejszych elementów roślinnych towarzyszących tej końcówce roku jest właśnie ta roślina. Pozorna, niepozorna, ale od pewnego momentu bardzo mocno obecna w naszych tradycjach. Tych w Polsce. Od prawieków, od pradziejów obecna w życiu Europejczyków bardzo mocno. Jest to, moi Państwo, jemioła pospolita, no któż jej nie zna. Proszę popatrzeć na tę jedną z najpiękniejszych topól w Parku Ursynowskim. No można powiedzieć, że prawie zimozielona jest właśnie za sprawą tejże jemioły, jemioły pospolitej. Jest to, moi Państwo, bardzo specyficzna roślina. Jest to półpasożyt. Cóż to znaczy? Jest zimozielona, więc dużo po prostu w swoim życiu wytwarza sama. Ale zobaczcie Państwo, że nie ma na dobrą sprawę korzeni, więc z rośliny żywicielskiej pobiera wodę z solami mineralnymi. Dlatego mówimy o niej, że jest to półpasożyt. Kiedy przyglądamy się jemiole, to dwie rzeczy mogą zwrócić nam naszą uwagę. Przede wszystkim kolor liści. To on jest uzależniony od rośliny żywicielskiej, ba nawet skład chemiczny jemioły będzie uzależniony wtedy od rośliny żywicielskiej. Ale też uwagę naszą będą zwracać te piękne białe koraliki. Otóż z tymi koralikami wiąże się przynależność do określonej płci. Jemioły są rozdzielnopłciowe i dwupienne, czyli mamy osobno kule, na których będą pojawiały się te owoce. Jemioła kwitnie bardzo wcześnie, w okresie zimowym. Od lutego mniej więcej pojawiają się pierwsze kwiaty, potem przez wiosnę, lato dojrzewają owoce, które tutaj widać. Ale też można znaleźć takie kule jemioły, które nie mają tych owoców, ponieważ są płci męskiej. No i właśnie szczególnie te okazy żeńskie są nawiedzane przez ptaki, głównie jemiołuszki, paszkoty, również drozdy, które uwielbiają owoce jemioły. I to są właśnie główni roznosiciele tej jemioły po wszystkich drzewach, jakie tylko będą się nadawały do tego, aby przyjąć owe nasiona. Moi Państwo, z reguły jemioła kojarzy nam się z drzewami liściastymi. Jest jej najwięcej właśnie na drzewach liściastych, ale nie tylko. W naszej florze występują jeszcze dwa podgatunki jemioły, które występują na drzewach iglastych. Jest to między innymi Viscum album subspecies laxum, która występuje na sosnach i tej jest bardzo dużo wokół nas, tylko niekoniecznie dobrze ją możemy zauważyć, bo po prostu występuje w koronie drzewa iglastego. I trzecim, rzadszym podgatunkiem jest podgatunek abietis, który występuje na jodłach i tego jest zdecydowanie najmniej. No i właśnie, jak to jest z tymi korzeniami jemioły? Teoretycznie ich nie ma, ale jak się dobrze przyjrzymy, tu zobaczcie Państwo, mamy taką małą zieloną plamkę, a tą zieloną plamką de facto są ssawki, które jemioła wpuszcza w głąb drewna do naczyń i za pomocą tych ssawek pobiera właśnie roztwór soli mineralnych i wody od tej swojej rośliny żywicielskiej. Natomiast całą resztę, czyli fotosyntezę, przeprowadza za pomocą tych zimozielonych, wiecznie zielonych i pędów, i liści. Państwo, no, ostatnimi czasy trzeba powiedzieć, że jemioła stała się ogromnym problemem, bo no, wystarczy popatrzeć na tę naszą piękną topolę.
zasadzie jest to już drzewo zimozielone. Czy jest to problem, czy jest to faktycznie roślina, która może być kłopotliwa? No jeśli występuje w nadmiarze, tak, ale wyobraźcie sobie Państwo, że są takie miejsca w Europie, gdzie jemioła jest objęta ochroną gatunkową, to jest Skandynawia. Przynajmniej do niedawna roślina ta była objęta ochroną gatunkową właśnie w państwach skandynawskich. Są miejsca w Europie, gdzie jemioła znajduje się na plantacjach, po to, żeby właśnie pozyskać różne części rośliny do wytwarzania preparatów leczniczych, bo jest to roślina niezwykle ważna, między innymi w leczeniu nadciśnienia, ale również chorób nowotworowych. Roślina absolutnie niezwykła, no można powiedzieć, że magiczna, bo moi Państwo, jak się okazało w trakcie badań biochemii tej rośliny, okazuje się, że nie wytwarza substancji niezwykle ważnych w życiu każdego żywego organizmu, czyli substancji pozwalającej nam żyć, pozwalającej funkcjonować energetycznie, że tak powiem, czyli adenozynotrójfosforanu. Jedno z białek tak zwanego cyklu oddechowego, czy kompleks białek zwany kompleksem 1, jest niezbędny właśnie do wytworzenia tejże substancji. Okazuje się, że jemioła nie ma tego kompleksu. Więc jak żyje? Żyje właśnie tak jak niektóre organizmy niższe, na przykład drożdże. Czemu tak się dzieje? No prawdopodobnie ze względu na półpasożytniczy charakter życia rośliny i czerpanie tych białek kompleksu pierwszego od rośliny żywicielskiej. Jest to mimo wszystko w dalszym ciągu ogromna tajemnica tej rośliny, nad którą pracują naukowcy m.in. z Instytutu Plancka w Niemczech. Czym to może skutkować, wyniki tych badań? No chociażby tym, żeby właśnie zrozumieć całą fizjologię rośliny, może to pomoże nam, ludziom, w walce z chorobami, a może pomoże w zwalczaniu tejże jemioły. Czy jemioła jest bardzo poważnym wrogiem drzew? Jeżeli rośnie w naturze, w takim środowisku niewiele zmienionym przez człowieka, wydaje się, że nie powinna być bardzo dużym kłopotem, bardzo dużym problemem dla drzew. No bo cóż ona robi? Czerpie z tego swojego organizmu żywicielskiego wodę z solami mineralnymi. W jaki sposób drzewo pobiera wodę z środowiska glebowego? No tu musi być wyrównane ciśnienie osmotyczne. Czyli jeżeli mamy roztwór glebowy o niższym ciśnieniu osmotycznym i roztwór soków w drzewie o wyższym ciśnieniu osmotycznym, więc dochodzi do wyrównania tych potencjałów i w ten sposób woda, która jest w środowisku glebowym, ma rozrzedzić ten roztwór soków w drzewie i w ten sposób jest zasysana i podciągana i między innymi za pomocą tychże ssaweczek pobierana przez jemiołę. No to można sobie domniemywać, że jeżeli drzewo potrzebuje troszkę więcej tej wody, no to będzie troszkę więcej ze środowiska pobierać. Problemem jest, kiedy tej wody nie ma, bądź jest niedostępna. A tak się dzieje na przykład w mieście. W momencie, kiedy mamy do czynienia ze śnieżną zimą, kiedy mamy do czynienia z niskimi temperaturami i pojawia nam się oblodzenie jezdni, to co się dzieje? Drogi są solone. Więc wilgoć, która powstaje z tego odsalania, przedostaje się do gleby i powoduje wzrost stężenia tego roztworu wodnego w glebie. I tym samym woda staje się niedostępna dla drzew, ponieważ mamy kompletnie odwrotną sytuację. Niższe stężenie osmotyczne roztworu soków w roślinie i wyższe stężenie osmotyczne roztworu wodnego w glebie, więc woda jest odciągana od rośliny i mamy wtedy do czynienia z tak zwaną suszą fizjologiczną. Jeżeli drzewo już cierpi na suszę fizjologiczną, dodatkowo jeszcze ma jemiołę w swojej koronie, tym samym staje się coraz bardziej osłabione. Jak można zwalczyć jemiołę? No jest to absolutnie karkołomne zadanie. Mogą tego zadania podjąć się specjaliści zwani arborystami i wykonywać bardzo specjalistyczne i bardzo dokładnie zaplanowane cięcia, zwane też łyżkowaniem, bo właśnie to, co tu Państwo widzicie, taki fragment jak na tym pędzie z całą tą częścią nasadową, trzeba precyzyjnie wyłyżeczkować,
spędu, a i tak nie mamy do końca pewności, czy wszystko usuniemy, ponieważ te ssawki, one troszkę właśnie jak nowotwór u człowieka w systemie limfatycznym się rozprzestrzeniają. Tak samo mamy do czynienia z jeniołą. No i jak sobie tak popatrzymy właśnie na tą roślinę, na tę taką niezwykle magiczną kulę, no to moi Państwo, no ona faktycznie podpowiadała bardzo, bardzo dużo naszej wyobraźni. No przede wszystkim, jak długo rośnie jemioła. Moi Państwo, każde takie jedno rozgałęzienie to jest jeden rok życia rośliny, więc mając taką kulę możemy określić, jak długo roślina rosła. Na początku jest to malutka sieweczka, która jest niewidoczna w koronie drzewa. Dopiero z rokiem pierwszym pojawia się pierwsza właśnie taka opara liści, pięknie widlasto osadzonych na pędzie. Z kolejnym rokiem jest kolejne piętro, kolejne, aż mamy właśnie takie wielkie kule. Moi Państwo, jak powiedziałam, no podpowiadała wyobraźni jemioła bardzo dużo. Roślina magiczna, przypisywano jej nadprzyrodzone właściwości, na przykład poszukiwacze skarbów mieli zawsze przy sobie gałązkę jemioły, niejaki Eneasz, podróżując do piekieł, musiał być zaopatrzony w złotą rózgę. Tą złotą rózgą właśnie były pędy jemioły. A nadprzyrodzone, takie top of the top zdolności jemioły przypisywano jemiołom rosnącym na dębach. I tu mamy taką pewną ciekawostkę botaniczną. Moi Państwo, jemioła ta, którą tu widzicie, czyli to jest Viscum album, subspecies album, czyli ta typowa rosnąca na drzewach liściastych, występuje faktycznie na ogromnym spektrum różnych gatunków drzew poza właśnie dębami. Tymi naszymi krajowymi, czyli dębem szypułkowym i bezszypułkowym, bardzo rzadko zasiedla dęby północnoamerykańskie, na przykład dąb czerwony, który jest wszędzie obecny w lasach i nie tylko w lasach w całej Polsce. Ale okazuje się, że tak naprawdę na dębie to nie rosną te rośliny. Nie rosną te półpasożyty, tylko ich bliscy krewni, a mianowicie gązewnik europejski. Podobna roślina, tyle tylko, że nie zimozielona. Bardzo podobnie owocująca, tyle że te owoce, które tu Państwo widzicie, nie są białe, a żółte. Moi Państwo, owe gązewniki europejskie występują głównie na południe od Polski, na wschód od Polski. Ponoć zarejestrowano kiedyś jedno stanowisko gązewnika w okolicach Częstochowy, ale nie jest to potwierdzone miejsce. Bywa, że na gązewniku rozwija się jemioła. No i wtedy mamy takiego super pasożyta, pasożytującego już na jakimś tam innym pasożycie. No i wtedy można domniemywać, że mamy jemiołę na dębie, a de facto to jest jemioła rosnąca na owym gązewniku. Moi Państwo, o tyle jest to ciekawa historia z tym gązewnikiem i z jemiołą, że no, pojawia się bardzo często w literaturze, no, chociażby w panu Tadeuszu u Mickiewicza właśnie jemioła na dębie, czy u Marii Konopnickiej. No tutaj powiedzmy nasi twórcy narodowi, największe nasze nazwiska z literatury, no, popełnili pewien taki błąd botaniczny. No właśnie, botanika, no, bardzo ważna wiedza, tak? Nawet okazuje się, że w dziełach literatury przydatna. Prawdopodobnie ten błąd właśnie obecności jemioły na dębie wynika w zapatrzeniu się, w inspiracji dziełami antycznymi, w których właśnie pojawiało się, właśnie między innymi w Enejdzie, ale i u Teofrasta, u Wirgiliusza pojawiały się opowieści o dębowych jemiołach. No i po prostu nasz wieszcz, inspirując się tymi opowieściami, pewien błąd botaniczny popełnił. Ale chyba nie ma to większego znaczenia, bo no właśnie, ta jemioła dębowa do dzisiaj jest traktowana jako taka najpotężniejsza, magiczna roślina, która jest obecna absolutnie w wierzeniach. Nawet ta zwykła jemioła jest obecna w wierzeniach od południa Europy po północ, od wschodu po zachód. Tak więc, moi Państwo, ta roślina, która ma symbolizować
dobrobyt, miłość powinna zagościć w naszych domach w czasie Wigilii. Nawet jest takie porzekadło, kto nie ma na Wigilię jemioły, cały rok chodzi goły. Więc aby temu zapobiec, warto zaopatrzyć się w taką jemiołę, tylko najlepiej kupując, ponieważ samodzielnie usuwając jemiołę możemy zrobić drzewu krzywdę. Trzeba robić to w bardzo umiejętny sposób, no i też nie samowolnie. Moi Państwo, jeśli chodzi o samo zwalczanie tego półpasożytu, to tak jak wspomniałam, przede wszystkim poprośmy o pomoc arborystów. Oni powinni wiedzieć, jak zwalczyć. Próbuje się różnych metod, nie tylko piła. Próbuje się metod chemicznych, próbuje się wykonywać opaski na drzewach, w miejscach właśnie tego wyłyżkowania, ale no jest to mimo wszystko wielkie i trudne zadanie. Więc póki co cieszmy oczy jemiołą i życzę wszystkiego dobrego w te święta.